Do UFC 5 zostało dodanych aż 15 nowych zawodników. Jest to absolutny rekord. Brawo jej. W końcu mamy pełny roster, taki jaki powinien być już od premiery. Jest 8 miesięcy po premierze, ale lepiej późno niż później, niż wcale. Do gry zostali dodani Kayla Harrison, Jonathan Martinez, Michel Pereira, Maria Godinez-Gonzalez, Kajo Boralo, Norma Damont, Tagir Ulanbekov, Aleksander Romanow, Mario Bautista, Pani Kianzat, Jakin Bakley, Randy Brown, Chris Curtis, Macy Jason oraz Josein Nunes. Przechodzimy do wyzwań, za które możemy wygrać Alter Ego Wander Leia Lea Silwy. do niego, ikonkę, Alter Ego Joanny Jędrzejczyk, czyli naszej rodaczki, i powiem wam, dodali naprawdę dużo Alter Ego i nowych zawodników, jeszcze takich ekstra. I te Alter Ego i ci nowi zawodnicy są naprawdę dopróci bardzo mocni. No ale po kolei: spodenki do Joanny Jędrzejczyk, jej ikonkę. Tutaj emotkę możemy wygrać: ikonkę UFC 303 Pereire. Z prohaską na ikonce. No i tło. Przechodzimy do typów. Pierwsza walka: Machado Gary vs Page. Ostatnio nie postawiłem na Page'a i żałuję. Myślę, że Page to wygra przez decyzję. Wypunktuje Garego. No, zróbmy, że to będzie walka wieczoru. <coughs> bueno Silva versus Jason. No, niedawno dodali Jason do gry i mi się bardzo grało nią dobrze, ma dobre warunki fizyczne, więc postawię, że wygra ona decyzją. Smith kontra Dolic. No, ostatnio Smith zaskoczył wszystkich i wygrał swoją walkę, ale jednak myślę, że Dolic tutaj wygra, no bo Smith wygrał poprzez błąd rywala. Tutaj chyba Dolic jednak... To ogarnie postawię, że wygra przez KO w rundzie drugiej. <laughs> Walka dwóch bardzo dobrych zawodników, silnych w wadze piórkowej, Ortega i Lopez. No myślę, że Lopez jest pomimo tego, iż jest bardzo dobry w parterze tak jak Ortega, to jest lepszy w stójce i na niego bym tutaj postawił, że wygra to. Hmm, może przez decyzję. <laughs> No i tutaj główna atrakcja gali, czyli walka Pereira z Prohaską. Myślę, że tutaj historia się powtórzy i Pereira wygra przez KO, tym razem w rundzie trzeciej. Tak oto prezentują się moje typy. Przechodzimy do sklepu. Tutaj możemy kupić za 15 tysięcy franki Edgara z UFC 136. Są te alter ega naprawdę silne. Tutaj spodenki, ikonkę, taka maska. Kevin Randleman z wagi ciężkiej. Wow. Ile kurwa? 24 tysiące monet? No, akurat mam tyle uzbierane, ale czemu tak drogo? No, chyba ich pojebało tam. Za przeproszeniem. Później za kolejne 24 tysiące monet. Możemy kupić Jensa Pulvera z UFC 100, z UFC 35. No to jest dosyć stary zawodnik. Kogo tu jeszcze mamy? Basa Rutena. Również z wagi ciężkiej, mojej ulubionej wagi No ale 24 tysiące monet, no to jest naprawdę tutaj przeginka Dobra, tu nic nie mamy Zestawy Walgo, o! Anderson Silva z wagi średniej UFC 117, tutaj 15 tysięcy Spodenki, ikonka No i oczywiście jeszcze Charles Sonnen, również za 15 tysięcy monet Z UFC 117 No czyli akurat wtedy, gdy ci dwaj panowie walczyli razem no, więcej ofert. No to tutaj już chyba nie będzie nic. Przepraszam, że się uniosłem, ale no bardzo duża cena po prostu była za tych za Randelmena i za basarutena. No, w karcie ciosów mamy do wygrania monety, spodenki, rękawice. No, całkiem fajne tło. Spodenki do Dustin'a Poriera z UFC 302, czyli będzie jego alter ego. Tak, jest alter ego Dustin'a Poriera, ale ono się różni tylko i wyłącznie kolorem spodenek, w jakich występował podczas tej gali, natomiast statystyki są takie same. Okej. Okay. Co tu mamy jeszcze? Kapelusz? Różnego rodzaju spodenki, medale. No, i mamy jeszcze Shogun Rua z wagi półciężkiej z UFC 113, czyli również Alter Ego. Czyli kolejne bardzo silne Alter Ego, czyli ponadto, iż dodali 15 nowych zawodników, to jeszcze mamy no, dużo właśnie tych Alter Ego i tych ekstra zawodników, jak właśnie Bas Rutten czy Kevin Randleman. No, jest kontentu od groma. Zaktualizowany został model Konora McGregora w wadze półśredniej. Do gry zostały dodane nowe, złote rękawice mistrzowskie, jakie od niedawna używa się w UFC. W grze domyślnie używają ich mistrzowie, ale nie szkodzi nic, aby wyposażyć w nie również zawodników, którzy mistrzami nie są. Pojawiły się dwa nowe pakiety do zakupu za 50 złotych Alter Ega z serii Prime. My tutaj mamy Neita Diaza, Donny Ferguson'a, Donalda Seroni, Eddie Alvarez'a i Cody Garbrand'a. A ja tu większość z nich mam, oczywiście kupionych. Oraz Alter Ego z serii Pride, również kosztuje 50 zł. I mamy tutaj Shogun Rua, Wanderleya, Silva, Dana Henderson'a, Nika Diaza i Alistara Overima.